Obejrzmy. Partiatik! Siema widzowie, szybka informacja, trochę smutna, parę odcinków niestety przepadło z awantury o kasę. Jak widzicie, to jest 33 odcinek, 26 był poprzedni. Niestety graliśmy w Jedi'e, to było z 2 miesiące temu już, bo takie jest opóźnienie względem streama i wody popieprzone było, wywalało mi streama co chwilkę, no i niestety nic nie zapisane mam na kompie z tego, wodów nie ma, tam jakichś postrzępionych, więc niestety nie będzie paru odcinków, możecie sobie nadrobić, dam link 27 odcinka i tam już następne powinny się wam wyświetlać, możecie sobie nadrobić, raczej dużo nie straciliście w pierwszych odcinkach i tak była rozgrzewka w awanturze o kasę, także na spokojnie, ale oczywiście zachęcam do nadrobienia, jak masz ochotę widzu, a teraz postaram się już stawiać szybko, żeby nadrobić względem streama po 2 odcinki dziennie i resztę mam już na kompie, zapisane wszystko, także nie powinno być już żadnych problemów, 200 coś odcinków jest łącznie, no, mam nadzieję, że teraz już wszystko się uda, bezstratnie, prajgę. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z drużyną mistrzów. Oto Far. Czekające na mistrzów loza. Pomiędzy jednym złem a drugim wolę nie wybierać wcale, ok? Polski wybór. Po raz drugi w loży mistrzów. Grzegorza Wielgoszewskiego. Adama Spodenkiewicza. Lesława Wielgoszewskiego. Przemysława Dąbrowskiego. A, to ci dalej, oni żyją. No ta, oni jeszcze nie odpadli. Po raz drugi zasiadają. Spoko, masa, jak będzie to daj znać. Może będzie po awanturze. Do tej pory wygraliście u nas. Znowu dusi grosza usunęli? 20 tysięcy złotych. Natomiast pan Grzegorz jest najmłodszym kapitanem drużyny, który steruje drużyną mistrzowską i muszę przyznać, że robi to żelazną ręką. Panie Grzegorzu, czy dzisiaj również wszystkie strategiczne decyzje będzie pan podejmował? Kiedy na kika przejdę, jak mi dadzą w sensie, jak mi w sensie, nie przechodzę, tak? Sam? Bardzo prawdopodobne. Znaczy, ja zawsze się konsultuję przed poważną decyzją, ale w razie potrzeby podejmuję ją sam. No bo są takie momenty, kiedy chyba nie ma czasu na konsultację. No tak, wtedy no muszę sam. I tak robię. Bo to jest tak, czego jeszcze być może nie wiedzą nasze trzy nowe drużyny. Jeden z uczestników, który gra w ostatnim programie, to drużyna, która przegrała, powiedział mi, tak, to tak w telewizji ładnie wszystko spokojnie wygląda, ale kiedy siedziałem i zaczęła się licytacja, to nie czułem się, jakby się ktoś postawił mnie pod ścianą i strzelał z karabinu maszynowego. Czy tak bywa, panie Grzegorzu? No tak jest. Tak jest, zwłaszcza, że plusy, drużyna, jakby zapłacili, same plusy. Miała cały czas na karku dwie inne. Tak. My mieliśmy takie szczęście, że wygrywając, drużyna zielonych wtedy akurat odpadła po drugim pytaniu i mieliśmy trochę łatwiej. Ale licytacja to są emocje, prawda? No tak, tak. Starych mistrzów, no lepsi przekonają. Panie Lesławie, jak się oni chyba i tak gra w teleturnieju pod rządami syna? No, lepiej nie można. Lepiej nie można, tak? Gratulacje. Gratulacje. Dlatego, mówię gratulacje do pana Lesława, dlatego że no, Grzegorz bardzo dużo wie. Po drugie, podejmuje szybkie decyzje, a po trzecie, podejmuje te decyzje błyskawicznie i do tej pory nie było decyzji, która byłaby niesłuszna. I to się oczywiście opłaciło. 20 tysięcy na koncie. Dzisiaj również witamy was. Wam dużo kasy. Dobra. Skip tych mistrzów już. Drużyna mistrzów. Oni i tak nie mają szansy na rekord. Drużyną z pierwszego etapu. Jeżeli mistrzom się powiedzie, to po raz trzeci zasiądą w swojej loży w następnym programie. Jeżeli się z kolei nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Drużyny niebieska, zielona i żółta. I tak po streamie 7 TV to skasuje. To są pieniądze, które służą do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategorii. Ja myślę, że mistrzowie odpadną teraz. Oni cięcy raczej. Chociaż ta dobrze drużyna, blokował. Która zapłaci najwięcej za pytanie, będzie odpowiadała. I jeżeli odpowie prawidłowo, Twin to pewnie tak. Wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry. Ta drużyna wygra pierwsze. A co chodzi z tym 180 na 200?
która po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. O, czy nic. Wszystko jest jasne? Tak jest. Niebiescy mają do karty sobie zapisałem. Żadnych. Zieloni? Nie. Nie. Jak forma żółtych? Dobrze. No to w takim razie rozpoczynamy pierwszy etap. Losuję pierwszą kategorię. Witam, Dymek. Ej, gdzie jest SPX Lucek? O, mitomania. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej. Gdzie jest Anon? Żółci 300. O, kobieta kapitan. Rare team, kobieta kapitan. Ale szarpanka. Rzeczywiście. Graj! To jest mitomania, graj! Dobrze. Ej, a zielony będzie grał? Bo zielony ma harem. W sensie... Nieważne, nieważne. 5,5 tysiąca w puli. Licytację wygrali niebiescy. Jeżeli im się uda, będą mieli aż 8300. Mity i dzieje starożytne. Ej, co? Niebiescy kupili? Mi się rzuci. W którym greckim polis zapanowały na krótko rządy 30 tyranów? W Atenach. Sparcio. W Atenach. Nie wiem, słuchaj, ale... Nie no, chyba w Atenach. Może w Tebach. Nie wiem. Może podpowiem lepiej się. A, w Tebach, ty. Ja bym na Ateny dał. Najbardziej, zawsze się daje najbardziej znane miejsca, tak? No. Powiedz. Proszę bardzo. 1000 zł. 300. Za mnie 500. Mało. Za 800 sprzedam. Mało. A jak będzie kupował podpowiedź? 100. 50. Proszę. Dzięki. Oto cztery warianty. Jeden jest prawidłowy. No, sama Ateny i Teby. Ej, a to nie był Korynt? Ateny. Jednak? Korynt. Ty, ja na Korynt jednak daję. Jestem pewien. Ja też nie jestem pewien, szczerze, Atena, ale nie jestem. Nie, w Atenach nic w historii, nic się nie liczyło na historii. O tym, co mam powiedzieć. Zbliżam się, bo Spartan do Teby. To ja jestem, tak. Wsparcie nic nie było 30 tyranach, u tego się nic nie uczyły. Ja Korynt bym dał. Ja to nawet się nie zrobił. Ale nie jest, nie wiem. Chyba Teby, ale głowy nie da. Much? W waszej drużynie będzie próbował odpowiadać Kuba. Proszę. Wydaje nam się, że chodzi tutaj o Teby. A jaka była ta druga wasza wersja? Ateny. Myśleliście o Sparcie. Z tego co słyszałem, myśleliście o Atenach. I to były Ateny. Sranie w banie. Ja tam byłem i było inaczej. Teraz zieloni się ucieszyli bardzo, że licytowali, tak panie Wadle? Tak, oczywiście. Tak, właśnie widziałem pana minę przed chwilą. Siema, Patrygiusz. W tej chwili do puli następnego pytania przejdzie 5500 zł. Czemu niebieskich gimnazjaliści? Ja wylosuję kategorię tuż po krótkiej przerwie reklamowej. Longina! Ej, znowu jest Longina? Nie, Longina jest chyba u Mitchu. Ja byłem tyranem, tak. SPX Tyran. Witamy po reklamach w awanturze o kasę. Trwa rozgrywka w pierwszym etapie gry. Teraz no, odpadła. Do następnego pytania przejdzie 5500 zł. Stan konta zielonych to 3700, oni prowadzą, za nimi żółci 3000, a potem niebiescy. Ale imion to nie widać w ogóle, taka jakość. Kategorię. Przed nami jeszcze 5 pytań do końca pierwszego etapu. To może być wabank, ale wydaje mi się, że będzie Sanio najpierw. A potem Al-In. Dzięki Domino za suba dla Lucek. Lucek, ale gdzie jest SPX Lucek? Sztuka. Ale dzięki Lucek, ty chociaż zostałeś z dwóch ludzków. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300 niebiescy. 300 niebiescy. 300 po raz drugi i 300. Mam 400. Ej, żółty to jest. 500 po raz drugi, mam 600. 700. Mam 700 od zielonych. 700 po raz drugi, 700. Kiedy kobieca drużyna będzie mistrzami? 900. 900.
Brazylii. Mam 1000. Babank! O! Po sali i babank. No i git. Ja nie wiem, czy niebiescy gotują, ale taktycznie to była bardzo dobra zagrywka. Gotują? Ty to... tego pytania. Nazbieraliśmy aż 9. On wymyślił to powiedzenie? Tyle będą mieli niebiescy, jeżeli odpowiedzą prawidłowo. Natomiast i przeszło do Ameryki uda, potem. Odejdą z gry. Jak panowie z gotowaniem? Nie najgorzej. No to po dobrze. Lepim kuchem. No dokładnie, on to wymyślił. Kapitan niebieskich to Emmanuel Macron? Warzywa jest szalotka. Kuba chce się zrehabilitować za poprzedni błąd i odpowiada... O kurde, rzeczywiście gimnazjalista. Wydaje nam się, że jest to cebula. Tak jest! A, no wiadomo. Jabłka! Jabłka to są te... Obejmują prowadzenie niebiescy. Z trzeciego miejsca przechodzą od razu na pierwsze, mając na koncie aż 9,5 tysiąca złotych. Za nimi zieloni 2800, a potem złoci 2000. Ale inne. Ale przed nami jeszcze 4 pytania do końca pierwszego etapu. Słuchawki jabra. Powiedzenia i przysłowia. Astronomia. Co po słuchawki jabra? Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham... Niebiescy 300! Niebiescy 300! 400, 400, niebiescy to już grać nie muszą. Niebiescy 600! Ale ssają dalej! Po raz drugi i 600 po raz trzeci. Sprzedamy. Ale te dwa teamy to są tacy kretyni. Dobrze, że niebiescy wygrywają. Wyraźnie pozostałe drużyny wycofały się z licytacji. Ty, czemu niebieski team wygrywa, 1500 złotych w mając samych chłopów, a tamte teamy nie? Która z planet naszego układu jest praktycznie pozbawiona atmosfery? Mars. Mars, prawda? Proszę, powiedz. Odpowiada Paweł. Wydaje nam się, że chodzi o Merkurego. Pan Paweł nie ma za to pieprzenia. Ale słusznie, Merkury. Dobra, ty, bo w dzisiejszych czasach jest inaczej. Na koncie w tej chwili 10 400 zł, za nimi zieloni 2300 i żółci 1600. Losuję. Dzięki, Kudy, za 36 lat. Nie, no ja to na astronomii, to wiesz co? Wiesz co ja wiem o astronomii? Wiesz co? Czy UFOK przybędzie i będzie event, czy nie? Polskie seriale. O ja pierdziela. Rozpoczynam licytację, bo tradycyjnie po 200 happy, złotych od każdej happy-ge. Z trzech drużyn i sława. Niebiescy 300. Zieloni 500. Zieloni 500. 1000 żółci. Żółci 1000. 1000 po raz drugi. 1200 niebieskich. Blokada jakaś? Niebieskich? 1800. Kurde, babank będzie zielony. Zablokowani 1800 po raz drugi i 1800 po raz trzeci. Ale ci zieloni są w dupę tempi. Ja pierdzielę. Oto pytanie. Licytację wygrali tradycyjni. Ale to już teraz będzie neuronik do końca. W puli 400. Z gotowaniem było nieźle jak z serialami, panowie? Też nie najgorzej. Jasne, męska specjalność. Co? Jakie będzie? Kiepscy. Spójrzmy na ekran. Oczywiście. To nie kiepscy, co to jest? Co to w dupa jest? Janosik? Nie no, Janosik był czarno-biały. Imię pierwszego syna Barbary i Bogomiła. Co będzie odpowiadał Tomek? Kogo w dupa? Bardzo śmieszne ma imię. No tak jak już kapitan powiedział, wydaje nam się, że jest moim imiennikiem. Był. Czyli? Tomasz. Tomasz, nie chciał. Nie, dobra, nie mówię tego żart. Dzięki. A żółci? Dzięki, Haras, za 18 lat. A mistrzowie? Tomasz. Żółci mieli rację, Piotr. Dzięki, Klipus, za 5 lat.
Piotr zmarł, a Tomasz to był drugi syn. No, ja żałuję, że żółci teraz... Co to był za serial, ktoś wie? Tylko państwo znali odpowiedź na to pytanie. 4100 zł, to jest dobra wiadomość dla dwóch pozostałych drużyn, przechodzi do puli następnego pytania. Noce i dnie. Nie wiem, co to jest. Nie znam tego. Dzięki panowie za subki. Dzięki. Geografia świata. Daleko od noszy? Nie. Wszystkie te seriale, te nowsze, to kojarzę. Daleko od noszy, nowszy. Masz 25 lat, ale no. Zagrywka taktyczna, niebiescy mówiąc 1000, zablokowali. Już neuron słyszałem. Kategoria geografia świata. A jest w ogóle 5,5 w puli, no ta, to dobrze zrobił niebieski. Niebiescy wygrywają wszystkie licytacje. W puli 5500. Jedaja? Częścią którego państwa jest Mongolia wewnętrzna. Mongolii. To są dwie. Czyli to bait? Bo wiesz, że być podchwytliwe jak zwykle. Szkoda, bo to są to i co? Mandżuria? Ty w dupę pakuj Mandżuri. Nieważne, nie będę mówił co. Sieć oglądaj. A nie jakieś Mandżurię wymyślasz. Odpowiadał będzie Paweł. Ja nie wiem. Wydaje nam się, Mongolia i Luj. A zielonym jak się wydaje? Też tak myślimy. Tak myśleliśmy. Że Chiny? A żółci? Tak samo. I słusznie, to jest region autonomiczny Chin. Stranie w banie, nie ma czegoś takiego. Republika Mongolii to dawna Mongolia zewnętrzna. I w ten sposób niebiescy mają ogromną sumę. Nie, no w dupę, te pytania to jakieś dzisiaj chamskie. Tylko 800 zł i żółci całe 400. Autonomiczne. Ale są autonomiczne części Chin. Hongkong, Macau, czy Macao, nie pamiętam jak to się nazywa, taki dziwny kraj. Kraj, państwo, miasto. Kategoria Macao, okej. Okay. Ciekawostki. Nie po Makale, tylko to się tak nazywa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Rzuci państwa, rzuci wabank. Rzuci wabank? Z zerem do domu? To był refleks, to był refleks. Szkoda, co 800 do wygrania. Ale jest pytanie za 800 zł. Tyle jest w puli. Ciekawostki? Uuu, to dedek. Czego służy ten kieliszek? To jajek na miękko. Jak nic. Jaka budeczka? No to jajek. Albo nie, bo jakieś takie ten. Do czego? To nie do jajek chyba, bo jest jakieś takie wąskie. Co to jest? Tak, Rukaszu, no. To jest do tego, stawiania baniek na plecach. Wydaje nam się, że polewania, do polewania głowy dziecku przy chrzcie. Co zieloni myślą? Do picia wódki. Może to być naczynie do badania walorów zapachowych trunku. A niebiescy? Nie mamy pojęcia. Ale mamy tutaj studenta medycyny, panie Przemysławie. To znaczy tak, do picia moczu. Pomysł, ale tutaj koledzy mówią, że to był na protezę, przytrzymywanie protezy ocznej. To jest kieliszek do płukania oka. Bardzo żałuję. Rzuci końcem grę. Niestety. Ale niech ktoś zademonstruje. Dziękujemy. Nie mogę sobie wyobrazić. Czyli zero do domu. To z oka
Polsce jedyne 600 zł. Również dziękujemy. Natomiast uwaga, panowie niebiescy kończą grę mając 12 900 zł po tych 6 pytaniach, plus zgodnie z regulaminem dopisujemy wam pulę za ostatnie pytanie, na które nie było dobrej odpowiedzi, a więc wy wchodzicie... Dużo mają, oby wygrali. 13 700 zł. Gratulacje! Bo oni mogą tu dużo zrobić. Już jesteśmy w finale. Witamy niebieskich i panowie mają doskonały stan konta. To jest, niebiescy gotują. No, jest jeden z rekordowych stanów konta na wejście do finału. 13 700 zł. I ja muszę przyznać... że zaskoczyło mnie to, że panowie tak odważnie weszli do licytacji z kategorii kulinaria. Pan gotuje, panie Kubo? Gotują, ale będzie jednak, rekordzik. Ale jednak, panowie, no... Jak on parówki z czajnika co najmniej, czy student? Prawda? Kto dobiera drużynę? Ja. Panie Witoldzie, jakimi kryteriami pan się kierował? No, szukałem w pierwszej kolejności awanturników, a potem ludzi, którzy mają odpowiednią wiedzę. Aha. I na przykład pan Tomasz jest awanturnikiem, czy ma wiedzę? Nie, on jest dzięki, Michael. Więc się chce kurwa wzbogacić. Speks podkreślenie Michael dał na Golibordę 6 zł i 66 groszy. Co? Jeden otwiera oko, a drugi do niego siura, co się uleje to do kieliszka. Największym jest awanturnikiem. O to chodziło w tym kieliszku? I dwóch odpadło. Nie wierzę ci. Nie wierzę ci, chyba nie. Ale to był mecz tenisowy, czy nie? Nie, awanturowali się w banku. I pan obserwował pana Tomasza i wziął go do gry, tak? Zdecydowanie panie Tomaszu, z jakich parówki z czajnika na tej wodzie herbatka? No, dla gości. Czuję się dość mocny w matematyce, geografii. A jak nie przyjdą, sport. To samemu z... pan ze smakiem. Sport, na pewno. Sport, film, literatura. I teraz pan Paweł? Literatura, astronomia. I pan Jakub? Literatura, polityka, historia. Jak obserwowaliście awanturoka? Wszyscy literatura. Będzie pierwsze pytanie, będzie ten. Wyciągnęliście patrząc na program. Jak grać, żeby wygrać? Możecie to mówić śmiało przy mistrzach, bo oni znają wszelkie tajniki. Trzeba grać odważnie i mieć szczęście. No to życzymy wam szczęścia również w finale. Że Ibisz nie dołoży, jak będzie close. Bo często to robi. To oczywiście prawda, co powiedział pan Witold. Jeszcze oczywiście wiedza, ale odwaga to... Odcinek 30, któryś. Odważnie wchodzi w licytację. Panie troszeczkę wyprzedziliśmy. Jak by pan skomentował grę niebieskich w pierwszym etapie? Dużo można o nich powiedzieć, bo właściwie cały czas wygrywa licytację. No tak, wynik jest niewątpliwie imponujący. Właśnie, prawie dwukrotna przewaga nad mistrzami. Mistrzowie mają w tej chwili 7,5 tysiąca na wejście. Nawet ponad dwukrotna, prawda? Nie, źle liczę. A prawie, nie? Tak, prawie. Dobrze, ty, myślę, że mistrzowie dead. Poza tym, no, licytują rzeczywiście bardzo dobrze. Chociaż, nie, no tak, tak. Bo na początku tak jakby ostrożnie, ale to wynikać mogło z czegoś innego. Ja tak wiem, też tam siedziałem, więc niekoniecznie licytuję się tak, jak się klasyk. Chce. Ale respekt czuję na pewno. Dźwięk się pieprzy, no, po głowie mi skacze. Znaczy, że nie będę próbował walczyć. Jasne, że tak, natomiast ta różnica... To jest, niby lepszy no, program, ale... Ogromna, rzadko zdarza się, tak duża. 7,5 tysiąca do 13 700 zł. Witamy mistrzów w finale. Naprawił się, teraz się czuję jakby mi ten w duszę wchodził. Dupa. To się... Ta drużyna nie, to jest pytanie, stary odcinka się kwiat. Najwięcej. I jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Mamy tak, 6 Łukasz, pytań też... w finale i ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniu będzie miała na koncie więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Dobra, dawaj coś fajnego typu mitomania. Ja w tym spec. Nic nigdy nie wiem, ale spec. Gramatyka i ortografia. Ja pierdziele. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie 400. 400 po raz drugi. I mam 500. Co dalej? 600. Mam 600. 700. Mam 700. Mistrzowie. Czuję, że mistrzowie dużo wystrzają mi do banku. Niestety, tak będzie. Jest 1000.
Nie, on mu liczy. Koleżka w niebieskich liczy, ile do bloka chyba. Ale wcześniej, ty. 1000 wyssał i wabank. On się chyba bał bloka jednak. Mistrzowie zagrali wabank. Postawili wszystko na jedną kartę. W puli tego pytania oni raczej aż 8600 zł. Ja nie wierzę, jeżeli oni się uda, to zmniejszą swoją blok, jak dasz więcej niż oni mają. Do niebieskich, ale jeżeli się nie uda, to nowymi mistrzami będzie drużyna niebieskich. Przypomnę, w drużynie mistrzów mamy maturzystę, mamy muzyka, handlowca i studenta medycyny. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie marnuj za dużo życia. Pójdź czym w tle streama. Czym zajmuje się dział językoznawstwa zwany etymologią? Pochodzenie języka, dobra. Ale proste. Dobra, coś wiem z najgorszej kategorii. Odpowiadam. Etymologia zajmuje się badaniem pochodzenia wyrazu. Tak jest! Komu tyle? Mówisz, by nie marnować życia i mówisz, by włączył streama Defrod. Czyli ty jesteś chodzącym wrakiem? Czy ty siebie wyzywasz? Muszę ci w tym pomóc. Niestety leci perm. Muszę cię uwolnić. Mistrzowie zaryzykowali wszystko, żeby wygrać paręset złotych. Walczą ostro, ponieważ muszą zniwelować różnicę, która dzieli ich od drużyn niebieskich. I teraz mistrzowie mają na koncie 8600, a więc 1100 więcej niż zaczynali, a niebiescy 12600. Przed nami jeszcze 5 pytań do końca finału. O 7, niestety. Kurde, to jest. Tym polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie 400, niebiescy? 500. 500, mistrzowie? 600. Mam 600. 700. Mam 700. 800. Mam 800. 900. Mam 900. 1000. Mam 1000, co dalej? 1100. Mam 1100, co dalej? 1100 po raz drugi. Mam 1200. 1300. Mam 1300. 1300 po raz drugi i mam 1400. Będzie wabank, zaraczy blok. 1500 mam. 1500 po raz drugi i mam 1600. Mam blok jakiś? 1700 po raz drugi. Mam 1800. 1900. Oni już wygrywają, jak będą wabank. 1900 po raz trzeci. O kurde, ale wpieprzył to. Panie Grzegorzu, dlaczego pan się wycofał z licytacji? To znaczy, no bo tata się nie mógł zdecydować, czy mam grać, czy nie, a w tej dziedzinie liczę przede wszystkim na niego. Ale pan jest znany z tego, że pan sam podejmuje decyzje w trudnych momentach. No właśnie taka była moja decyzja w tej chwili. Oby była słuszna. 3700 zł w puli. Mam wrażenie raczej, że to może nie była decyzja, tylko zbyt długie zastanowienie się. Takie stare filmy dają jeszcze z lektur, to jeszcze gorzej. Odpowiadają niebiescy. Jeżeli im się uda, no to bardzo zwiększą swoją przewagę nad mistrzami. Jak brzmi tytuł surrealistycznego filmu Wojciecha Marczewskiego, którego akcja rozgrywa się w kinie? Odpowiadamy. Tytuł tego filmu to Ucieczka z kina wolność. Tak jest! Aha. Za pytania. Tak więc, filmy z PRL-u, no. Co mają dawać? Bardzo zwiększyli swoją przewagę niebiescy nad mistrzami. Stan konta niebieskich to w tym momencie ale ładnie, aż ładnie 14 400 zł, Siorni a mistrzowie mają na swoim koncie 6800. Jak nie chcieli grać tego, to by w ogóle nie finał, zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamy. Spotkamy się tuż po nich. Wykaszy, no. Zobaczymy, ja bym zrobił ale od jedynki. Ale to jest przypieprzony pomysł, bo to będzie cały miesiąc tylko Wiedźmina. Witamy Państwa w awanturze o kasę. Trwa bardzo emocjonujący witam, finał. Kope, zaczynaliśmy od tego, że niebiescy mieli prawie dwukrotną przewagę nad mistrzami. Potem mistrzowie no, nieco zmniejszyli ten dystans, nawet sporo, ale teraz z kolei po dobrej odpowiedzi niebieskich ich przewaga jest ponad dwukrotna.
Panie Grzegorzu, masz rację. No to chyba nie była dobra decyzja, żeby nie licytować. Znaczy, no pod pewnymi względami dobra, ale generalnie chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Żałuję, że nie dałem wtedy właśnie na bank. Ja sądzę, że kiedy pan steruje grą i pan się nie konsultuje, to dużo lepiej wszystko idzie. Powiedz mu tak, to teraz przegra. Ale jest jeszcze szansa na zmienienie biegu tego programu, ponieważ mamy jeszcze 4 pytania do końca finału. Losuję kolejną kategorię. Serio nie ma, bo to do sensu. Tak, Rekto. To więcej niż miesiąc? Wędkarstwo. Siema, koń. To mało zostało, ale pewnie w nocy coś innego odpalę. Niebiescy 300. Mistrzowie 400. 400 proszę, mistrzowie. Słucham dalej. 400 po raz drugi i 400 po raz trzeci. Wędkarstwo, tak? To pieprzyć tę kategorię. Znowu jakieś pytanie z dupy. 700 zł, ciężko będzie odrobić, no ale zobaczymy. Która Pławik. Część ekwipunku wędkarskiego nosi nazwę wodery? Spławik, musi być spławik! O dziwo, wiesz? Odpowiadam. Egipka coś podgryza. Odpowiada pan Adam. Proszę. Są to długie, wysokie buty do połowu. Wybacz. Spoko, Mariusz, a ja będę dość tak jest. Twardy widok. Jest gumowe buty sięgające aż do bioder. 700 zł przechodzi do Łukasz, dwójka Wiedźminów na pewno na dwa streamy max. Mają 7100 zł. Nawet nie 20, myślę. Niebiescy mają mniej więcej dwa razy więcej. 14 Ale jedynka 100. I trójka, to jest przed długie fis. Przed nami jeszcze 3 pytania do końca finału. Wasza trójka. Trójka to nawet nie wiem na ile jest Wiedźmina, ale jedynka to tam 40 godzin, nie? Kategoria spławik, ja zawsze mówię spławik. Seriale. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panu. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Niebiescy 400. Mistrzowie 500. 500, mistrzowie. Jedynka nudna do oglądania. Co ty pieprzysz, to niby jest lepsze do grania, to ścierwa, to ma gameplay gorszy niż Pac-Man. Co ty pieprzysz? To jest tylko do oglądania Wiedźmin 1. Dosłownie Wiedźmin 1 jest tylko do oglądania. W to ścierwo się grać nie da. To ma gameplay, chłopie, jakbyś grał ze starym wchowanego, tylko że stary wyszedł i nie wrócił. Taki gameplay jest w Wiedźminie 1. Tam jest tylko fabuła. 1400, co jeszcze? Mam 1500 po raz drugi. 1600. Mam 1600. 1700. Mam 1700. 1800. Mam 1800. 1900. Mam 1900, będzie 2300. Ale Wiedźmin remake'a dostanie pewnie za 5 lat. 2100. 2100 mam. 2100. 700. No. Podoba mi się blok. Tak, Queen, to wiem, pamiętam te karty. To ja grałem w jedynkę gdzieś początek gry. Jakieś tam karty były, jakiś potwór. Wiedźmin 3 wymaksowane, cała mapa z dodatkami 120H. Niebiescy zablokowali mistrzów, podciągnęli licytację i zablokowali. Wiem, Łukaszu, to prawda. Powiedzieli 700, ale lepszy gameplay tyle, jest dużo. Mistrzowie. Tu już nie można było bo nic w jedynce zrobić. To jest... Natomiast w puli tego pytania mamy aż 9200 zł. I jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 16200. Oby odpowiedzieli. Jeżeli im się nie uda, będą mieli 7000, jedyne 2000 więcej niż mistrzowie. Oby odpowiedzieli. Spójrzmy na ekran. A co to za kategoria, bo już mi odpieprza od gadania o Wiedźminie. O nie, to seriale i filmy. Powstanie ciągle trwa i jest na drodze do zwycięstwa. Wpadłem tutaj na krótko, żeby zobaczyć się z wami. I zaraz muszę wracać. We wsi są kozacy i nie wolno wujowi opuszczać domu. To są noce i dnia znowu? Jakie imię nosił wuj Bogumiła Niechcica? Klemens. Klemens Glicki.
jeszcze potrafienie. Co to jest to na tej specjalista od spraw serialów, czyli Kuba odpowiada na to pytanie. Znaczy, był to Clemens. Spójrzmy na ekran. O kurde, chyba wpieprzył. W czasie powstania wuj Clemens został cięty pałaszem w głowę. Dobra. I... Tak jest! Clemens! Łopta, taki seriala cię zna, to jest naprawdę coś, że on to daje radę oglądać. Gratulacje, specjalista od gotowania, od serialów i od wielu innych rzeczy. Panie Jakubie, doskonale, gratulujemy. Ja tego nie znam. I dzięki tej odpowiedzi macie na koncie aż 16 200 zł. Chodzi ci o trójkę Saulek? To jest ponad trzykrotna przewaga nad drużyną mistrzów. A, no to nie wiem jeszcze. Ja nie wiem, jak mi się ta gra spodoba nawet. Na pewno fabuła jest fajna, bo ja lubię Wiedźmina, fabułę, lore i tak dalej. Ale ja gameplayu to nie znam. Wiem tylko, że w jedynce jest gówna i wiem, jak w dwójce wygląda, bo grałem. Z trójki ja to nic nie wiem. Filozofia i religie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i złam pan. Nie, w następnym może dopiero dołożyć. 400? Nie więcej, nie kategoria jest... religie? Czy ja dobrze usłyszałem? Jakaś nowa kategoria? Po raz trzeci. Sprzedam. Puli tego pytania 900 zł. Na 500. Liczą, że dołoży mistrzowie. Nie dołoży. W krajach protestanckich obchodzi się Dzień Reformacji. 31 października. Tak. Czyli odpowie Tomek. Co ty pieprzysz? Wydaje nam się, że czemu Tomek? Ej, Tomek nawet słowa nie powiedział. Odpowie Tomek. Co to w dupa jest? 31 października. Tak. Tomek siedzi, chłopie. Zero w ogóle jakiejkolwiek myśli w tym momencie w głowie. I odpowie Tomek. Odpowie Tomek. Wydaje nam się, że jest to październik. Tak, Tomek robił very bold. 31. Rocznica wystąpienia Lutra, tak jest! Tomek jest ateistą, chcą go nawrócić? Okej, okej. Nawet można by powiedzieć, że robi. Za dokładnie. Wystarczyłoby tylko, że październik... Ten to jest nawet... dobry, ty, ale że najmłodszy w teamie tak kieruje cały team? On... Wszystkie pytania u niebieskich odpowiedział on, a na wszystkie powiedział ostatecznie Tomek, bo żeby coś robił, no ale on wie. Liczymy na premię. Jakub. Niech premią będzie ostatnia kategoria, którą zaraz wylosuję. Zobaczymy, co to będzie. Nie dorzuci, nie dorzuci. Za dużo by musiał dorzucić. Burza, u ciebie komputer trzeba wyłączyć? No tak, tak. Tak. Kategoria film polski. Ja bym nawet nie grał, chyba że dorzuci 10 tysięcy, ale nie dorzuci. No. 300 niebieski, koniec. 400 mistrzowie. Po co grać? A nie, to nawet jak on gra, to nie ma szans, żeby czarni wygrali. 700. 700 po raz, mam 800, 900, mam 1000, 1100, po raz drugi i po raz trzeci. Tak, Rukaszu. Ale czarni są słabi, że oni w ogóle dwa odcinki wytrzymali. Pan Grzegorz takim fartem zrezygnował i no trudno mi teraz powiedzieć, bo nie mogę przeanalizować wszystkich odcinków, ale jeżeli dobrze pamiętam, to prawdopodobnie niebiescy pobili dzisiaj rekord, jeżeli chodzi o liczbę wygranych licytacji w awanturze o kasę. Chyba ta, no oni bardzo dużo wykupili. Nie, dobrze wziąłeś. Tyle, co wchodzą do finału, czyli 13 coś. I ostatnia odpowiedź w finale. Spójrzmy na ekran. Jak brzmi nazwisko od twórcy roli zaopatrzeniowca Tomasza w filmie Zawrócony? Chłop tylko filmy ogląda, polski Tarantino. Myślimy, że jest to Zbigniew Zamachowski. Panowie są znani z tego, że odpowiadają za dokładnie. A kto reżyserował ten film? Kut. Kazimierz Kut. Tak jest! Ja pierdziele, ten Jakub to jest jakiś... Ty, oni mogą takie oro zrobić w tej awanturze. Szczerze, Jakub to jest chyba największy sigma
po Staśku. Dosłownie reinkarnacja Stanisława z pierwszych odcinków. Bo ostatnio wtedy był prawdziwy Sigma w programie. Można powiedzieć, że pan Jakub jest perłą drużyny niebieskich. Mam nadzieję, że oni będą mistrzami przez 100 odcinków. Takie oro, no nie wierzę w to. Takie oro zrobić. Jak oni odpadną w jeden odcinek, to jakaś ustawka. Dzisiaj wygrali 3600 zł. VHS-u wypożyczalnie ma jego stary? Chyba tak. Ale mistrzowie dno. Trzy odcinki? Czy cztery nawet? Natomiast mieliśmy znakomitą grę naszych nowych mistrzów drużyny niebieskich. Oni w jeden odcinek prawie tyle. Dzisiaj 17600 zł. Siema, Deror. Rekordem awanturokasę w jednym programie. Was powitamy w to prawda, Kipsuna. Nigdy by nie zeszli, no. Jeżeli państwo chcą spróbować swoich sił, wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując swoje imię. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę